Zaprosiłem moich przyjaciół na 4-dniową imprezę urodzinową. To znaczy, oni tak myśleli, a prawda jest taka, że jest to wyścig, w którym muszą odkryć, gdzie są moje urodziny i być może nawet na nie nie trafią. Jeszcze raz, nie żyje, żyje nam. I witamy was, kochani, na 4-dniowym świętowaniu urodzin. Witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Ej, ale super przywitanie. Fajnie, impreza, matka na wychodne. Uszczypnij mnie, bo w ogóle nie kłam, co tu się dzieje. Patrz, patrz, ekipa prezent. Nie, nie, nie. Czy my będziemy mieszkać na palmie? Nie wiem. Ja pierdzielę. Nie no, będziemy mieszkać na palmie. Jak nic, będziemy mieszkać na palmie. No po pierwsze, nie patrz. Jaram się fest, kochani. Jesus, nie dam rady, strasznie się cieszę. Wreszcie wakacje z ekipą. Ciepłe miejsce, Dubaj. W końcu odpoczynek. Dubaj! Atlantis, no i dostajemy apartamenty prezydenckie. Teraz pokażemy wam trochę miasta. Ej, to jest Burj Khalifa przed nami. Co, jak ładnie! To miasto wyglądało przepięknie, z tymi wszystkimi odpalonymi światłami. Już tylko nie mogłam się doczekać basenu i relaksu. No ale nagle wyjechaliśmy z miasta, wszędzie dookoła pustynia i zaczęliśmy się razem zastanawiać, o co tu w ogóle chodzi. Bo jedziemy już godzinę i jestem mega ciekawa, czy nie mamy na przykład domu wynajętego. Jedziemy, jesteśmy od centrum już daleko bardzo daleko, i jestem bardzo ciekawa, bo my nic nie wiemy w ogóle, nic. Bo wszystkiego się można spodziewać na tym wyjeździe po Karolu i po Łukaszu. No w sumie bo ja nie znam tych dróg w ogóle tutaj, gdzie my jesteśmy. Ja wam mówię, to jest Mafia 2 albo Kampery 2. Ciekawe jest to, że wyjechaliśmy totalnie spoza tego. Ciekawe, gdzie jedziemy, czy po prostu mamy tam gdzieś hotel, czy śpimy na pustyni. Czy tak, i tak naprawdę to jest, kurde, jakiś porąbany challenge urodzinowy Karola. Z każdą minutą zaczęło to być coraz bardziej podejrzane. Nigdy nie było takiej sytuacji, że musieliśmy podpisywać swoje bagaże. To nie jest normalne. Dlatego podpisywaliśmy bagaże, bo ktoś nam te bagaże dostarczy. Wiecie, co chodzi, że one będą czekać na nas gdzieś. Chcę luksusu, chcę basenu, chcę sauny, chcę masażu. Tak naprawdę nagrywamy noc na pustyni dzisiaj! Mamy walizki, dlatego podpisywali je. Okazuje się, to jest jedna wielka gra. Nie no, teraz by nam tego nie zrobili. No. Teraz, jeśli już, to jutro, jakby ja bym też tak daleko nie szedł. Myślę, że po prostu ja to myślę, jest że serio, po fajne prostu, miejsce. Tak, fajne miejsce, tylko po prostu dalej odbywają. Tak. Kompas i palma. Rozumiesz? Pasuje. I dostaniemy się tam, nie dostać sami. Proszę, nie! Z Omanu, przez nich, rozumiecie? Nie, no proszę! Ej, zaczęłam się stresować. To jest pewne, nie? Tak długo jechaliśmy, że wszyscy się nakręcili i już podejrzewali, że coś jest nie tak. Może to będzie fajna imprezka. Jaka imprezka? Dobra, powiem tak, zaczęłam się stresować, nie wiem w ogóle czego się spodziewać. Więc nadszedł wreszcie czas, by zdradzić im całą prawdę. Ej, dojechaliśmy. Startujemy? I to wcale nie są domki. Co? Stresujecie się trochę? No, ja teraz strasznie. Wyścig! Najżarniejszy scenariusz się spełnił. Nie, jestem gotowy na to psychicznie. No to jest lipa. Ja pierdziel, nie. Witamy na finale ekipy! Ten finał to też moje urodziny, ale nie byle jakie, no bo zapraszamy was na pustynię, chodźcie! A miało być tak pięknie. Właśnie tak się czułam. Ja myślałam, że w tym momencie to ja będę robić właśnie room tour swojego pokoju hotelowego czy coś, a tutaj nie. Stop, stop, stop. Mam dla was naprawdę grube info. Coś, o czym marzyłem po prostu od 3 lat, właśnie się spełnia. Ogłaszamy ekipa festiwal. Kto tam będzie? Cała ekipa i mam nadzieję, że wy też. Na scenie wystąpi Versow, Trzech Króli, Mortalcio, Gen Z, ale to nie wszystko, bo ekipa festiwal to nie tylko koncerty. Chcemy, żebyście poczuli cały vibe ekipy i oprócz tego na scenie będzie mnóstwo innych rzeczy. Odcinki na żywo, specjalne atrakcje, niespodzianki, DJ sety i wiele, wiele więcej. Łącznie będzie to ponad 5 godzin różnych atrakcji, muzyki i dobrej zabawy. To wydarzenie to też spotkania z wami, więc są oczywiście dostępne meet and greety każdego ekipowicza. Bilety dostępne są w opisie, więc sprawdzajcie już teraz. Pamiętajcie, że żeby kupić bilet meet and greet, musicie najpierw kupić bilet na festiwal. To są dwa osobne bilety. I widzimy się 16 czerwca w Krakowie na Tauron Arenie. Do zobaczenia, to będzie najgrubsze wydarzenie w Polsce. Ale słuchajcie, ale nie spodziewałam się takiego vibe'u po tym wyjeździe. Ej, no, ja właśnie, że pojedziemy do hotelu. Właśnie rozpoczął się wyjazd Dubaj. Mówię wam, dzisiaj mamy przyjemny wieczorek. Dzisiaj będzie przyjemnie. I pewnie musieliśmy zdążyć na kolację, po prostu. No ładny ten Dubaj, te wieżowce takie wysokie, że aż ich nie widać. I właśnie skręcamy w totalną pustynię dziczy. Ej, co to jest? To nie jest resort. Ja nie wiem. Dojechaliśmy na miejsce, a ja zacząłem wywoływać drużynę. Bartek Kubicki. Jestem. Maja.
Kury. Jestem. I Fausti. Zapraszamy. Reszta drużyn wyglądała tak, jak teraz widzicie. Ale był jeden problem. Kania i Wika, chodźcie na chwilę. Oho. Miałyście mieć inne zadanie niż wszyscy tutaj, ale niestety ze względu na twojego partnera musieliśmy zmienić wszystkie plany. Świeżo niestety z nami nie poleciał, bo zresztą, sami zobaczcie, cofniemy się o 12 godzin. No to po prostu... Do miłej wycieczki. Na razie. Nie. Jest mi bardzo głupio ogólnie, że mój paszport jest ważniejszy przez 5 miesięcy. Co? Nie, no i dwa tygodnie. A trzeba mieć 6. Najgorsze jest, że on nie może dolecieć. Nie ma na to szans. Także świeży trochę nam popsuł drużyny, więc musieliśmy improwizować. Dlatego możecie zawalczyć o jego miejsce. Zawalczyć o miejsce? Jedna z was będzie w grupie. Jedna z was będzie pomagała nam. Szczerze, ja myślę, że pobiegę mi nożyce. Osoba, która wygra, dołącza do Karola. 3, 4. Okej, wracam do grupy. Pierwszy raz mam tak, że zero pojęcia mam, co się dzieje. Ja też. No. Ja nigdy nie byłem z nikim z was w składzie. Ale patrzcie, rozdzielili pary. No tak. Mita z Kurym, ciebie z Wiką, mnie ciebie z Patrykiem. No tak. Jezus, gdzie ja jestem? Jest namiot. Co? Obozowisko. Gdzie? To jest nasz namiot. Kinga Polak jest tak pro. Patrzcie, normalnie są nasze imiona. Ej, kurde, są materace. Ej, jesteśmy normalnie żółci. Jesteśmy grupą. Ej, chyba na cały wyjazd. Ej, bez to jest normalnie grupa. Tu śpimy. Werka, Olek, Mortal, pytajniki. Kochani. Nie, no proszę. Solidne spanie, pa. To są i zobacz, tutaj. Czerwoni. Czerwoni. Dobra, okay, czyli jesteśmy grupą. Bo tam jest skrzynka pod tą. Otwórz tą skrzynkę, zobacz, czegoś tam nie ma. Tak, jest, ekipa znaczek. Aha, dobra, jest. Zaczyna się. Welcome to the game. O ja pierdzielę. Zapalniczka po pierwsze. Zadanie na dzisiaj rozpalić ogień i już wiemy to, dziękuję. Moi drodzy, każdy z was myślał, że jedzie na moją tygodniową imprezkę urodzinową, jednak to nie do końca cała prawda. No to było jasne. No i się zaczyna. Moje urodziny oczywiście się odbędą, ale za 3 dni. Waszym zadaniem jest odkryć, gdzie będą moje urodziny. Dziś dowiecie się też, że nie będzie prostym zadaniem dotarcie na tą imprezę, a niektórzy mogą nawet wcale nie zdążyć, bo to jest wyjść. Ja pierdzielę. Już teraz zaczynacie pierwsze zadanie, którym jest nocka na pustyni. Przed wami znajduje się namiot, który zostanie waszym domem tej nocy. Znajdziecie w nim kolejne zadanie oraz potrzebne rzeczy, aby przetrwać i przygotować sobie posiłek. A teraz rozgoście się i powodzenia. Karol Frick. Jaki walony tron! Kto by się tego spodziewał? Generalnie. To było bardziej niż pewne. Nie na to się nastawiałam i szczerze byłam mega wkurzona. Po włączeniu kamer zaczęłam po prostu płakać. Zadanie. Gdzieś obok waszego namiotu zakopany został skarb szejka Al-Shurada. Odnajdziecie go, bo posiada bardzo ważną mapę, bez której nie poradzicie sobie jutrzejszego poranka. W tym zadaniu bardzo liczy się czas. PS. Szukajcie uważnie, jednak możecie skupić się na długości 15 łokci od namiotu. Bo to jest ważne, czasowo. Dobra, ale to czekajcie, to łopata! Łopata! Wiesz? Dobra, słuchajcie, rozdzielamy się i okrążamy namiot wszyscy razem. Nie ma co tracić czasu, no dobra, tak naprawdę. Dobra, i zróbmy takie kółko po prostu, w którym wiemy, że będziemy musieli kopać. 2 łokcie to metr około. Łokcie to metr? 7,5 metra mniej więcej. Ej, zaraz przekopiemy na całą tą pustynię. Gdzie ten skarb? Rozejrzyjmy się, czy gdzieś nie ma, wiecie, jakiegoś takiego... Śladu. Kop tu, patrz. A co to za postanowienie? Bo ziemia, jak uwagi. Nie, lipa. No nic tutaj, jakby gołym okiem nic nie widzę. Ej, dobra, to jest naprawdę szukanie igły w stołusiana. Ocena stanu mojego samopoczucia jest bardzo zła. Jak jest skarb, on nie może być jakoś mega głęboko zakopany, chłopie. Tak, ty, cicho! Nie. W ogóle to są ślady zwierzęcia. Patrz to. Słuchajcie, zróbcie sobie każdy swój obszar. Weźcie sobie to drewienko i po prostu tam sobie tak, wiecie. Leży gdzieś w piochu i trzeba po prostu przekopać pół pustyni. Może pod jakąś kępką trawy by to było najmniej spodziewane. Patrz! Ej, jestem. Sprawdź jeszcze obok tego. No sprawdzam, chłopie, wszędzie. Nic tu nie ma. A skoro to jest wyścig, to musimy zadupcać. Ej! Nie mam dlatego pojęcia, że to może być, cholera. Tak trzeba, przeczesywać teren trzeba. Nie ma innej tej drogi. O kurna, wypadło. To może być właśnie w takim najmniej oczekiwanym miejscu. I możemy jedyne co wiedzieć, to, że skarbu nie ma tam, gdzie jest roślinność. Ale wiesz, może tak. Ale to chłopie, przekop tak pustynię całą. Gdzie to może być? Ale to jest bez sensu. Musi być jakiś znak, bo bez sensu nie... Ta skrzynka nie byłaby losowo, tak? Słuchajcie, minęło 10 minut, macie pierwszą podpowiedź. Skrzynia zakopana jest płytko. To jest ważne, bo ja tutaj dziurę, chłopie, wykopałem już na pół metra. Skoro to jest płytko, to przeczyszczemy cały teren dookoła i tyle, trudno. Michu wygląda jak kot, który załatwił swoje potrzeby właśnie w kuwecie. Moje paznokcie naprawdę nie są wdzięczne. Tu nie będzie, bo tu są... Ej! Masz? Czuję.
Nie no, jak masz, to w ogóle hit. Było coś. Woli. O. O. Ja mam. To jest to. Ej. Dobra, kurczę! Czekuję się! Ej, znalazłem! Patrzcie to! Diabale! Dobra, ej, patrzcie, kolejne rzeczy. Dobra, to jest mapa, która... Treasure map, jest mapa skarbu. Gratulacje, wspólnymi siłami. Oczywiście, że tak. Znaleźliście mapę, która przydarzy się kolejnego poranka. W namiocie czeka na was jeszcze jedno zadanie, czyli przygotowanie posiłku z produktów, które znajdziecie w namiocie. Zostały dołożone prawdopodobnie produkty w tym czasie. No dobra, okej. Okay. Jest. Urna, ja nie jestem od myślenia, cholera, jestem od roboty, lipa trochę. Musimy się jak dzika świnia. Ej, czuję się mega zrezygnowana. Nie! No, dupa. Lipa, w sensie... Gówno! Jest takie poczucie, że już nie możesz znaleźć... Nie ma czegoś takiego, dopóki szukamy. Nie. Moi drodzy, kolejna podpowiedź. Otóż skarb znajduje się po tej części namiotu. Zaznaczę nam nawet, żeby nikt się na pewno nie pomylił. Kurna, trzy razy mam wrażenie, że wbijam tego patyka w identyczne, był dokładnie. Ktoś tu, w tym miejscu? Co za zadanie jest? Mam nadzieję, że nie będziemy ostatni. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć. No? Nienawidzę was. Ja też, tak się. Ja was za to kocham. Ja nienawidzę. Nie. Ja się przygotowałem na urodziny, a nie wywalone... szukanie skarbów w Emiratach Arabskich. Ale to jest zarobiste! Szukamy skarbów w Emiratach Arabskich. Witamy w finale ekipy. Nie no serio, ja byłam wściekła. Ja też, jakieś namioty, co to ma być? Kochani, są dobra! Są warzywa, jest, są warzywa! Kurczaczek, szaszłyczek. Nie no, dobre żarcie, ale tak. Szak bez mięsa. Ryż, dobra. Szyczki. Pewnie będzie też hummus, jajka. Mega dużo. No taka solidna tarta, nie? Dobra, słuchajcie, ostatnia odpowiedź brzmi: w promieniu 3 metrów ode mnie jest skarb. Okej, okay, daj się opłatę. Ja oznaczę patykami kółko po prostu. Ej, mam. Masz coś? Mam coś? Pokaż. Jest coś chyba. Pokaż, czekaj, tutaj. Jest coś! Dobra, mam. Chyba, mam. Nie. Ja pitole, żartujesz chyba. To było cały czas. Coś. Jest! Jest! Brawo, Michu! Tu nie sprawdzaliśmy uwagi. Kolejna. Z kolejną podpowiedzią, słuchajcie, się udało. A to jest orientowanie do mapy z kierunkiem północy. To jest mapa? Co to jest za kreska? Co to jest za kreska tutaj zrobiona? Okej, okay, czyli teraz trzeba i zrobić żarcie. Co to jest dish fuel mentalną żel? To jest... Konserwy. Konserwy. To się podpala. A to podpala. Nie jest to do podpalania? No właśnie. To jest do podpalania. Przecież metanol żel. Wszyscy odnaleźli skarby, więc teraz ich zadanie było zrobić sobie jedzenie, co okazało się trudniejsze niż myślałem. A wynik, jak im poszło ze skarbem, zobaczycie na samym końcu, a jest to mega ważne. Kostek, podgrzewasz, to będzie podpałka, bo to jest strasznie odpalne. Ale nie poczy... No coś ty, to nie jest tak. Tak, nie działa. Tak, to działa tak. Nie, pogrzeba, naturalnie to zrobi. Trzeba tutaj zrobić piękny wlot, dziurkę. Nie, zajaramy wszystko. No dawaj do wyrzutu. Ta trawa. Nie no, już się rozpala. Co ty robisz? A sprawdzam, czy podpali samo drewno. Nie, no, stary, chłopaki nie byli na obozie chyba nigdy. Nie no, ja byłem, tylko Dominik. Ale wiecie, trzeba wysmarować drewno tym żelem, zać to. Jak to się rozpali? Dobra. Spalmy to. Dawaj. Bemar. Może trzeba tylko to drewno jeszcze trochę bardziej wysmarować. Nie tak, nie tak. A przecież to się, środek się otwiera. Kolego, z czego wy żyjecie? To się wyciąga, tu. To? To. A faktycznie masz rację, przepraszam. Daj do noża. Ognisko w Dubaju. Dobra. Ogólnie to nam się spali na 100%. Solidnie się to zjara, ej. Sieradku wody, będzie. Wody wlejmy tu trochę. Nie. Jak nie? Moim zdaniem nie, to trzeba szybko obracać. Dobra, co jak co, ale ja mówiłam, na pewno będzie zaskoczenie. Na pewno będzie coś zaskakującego, ale tego, co ja się nie spodziewałam. Widzisz, to gaśnie, a jak to tutaj podpalimy, moim ale tego bardziej... nie można chyba podpalić. Czyli ja musimy trafować. A no to dobra, spróbuj to podpalić. Moim zdaniem właśnie tak. Żela? A i żel, i że po prostu żel podskut. Tak, i żel będzie się palił. To jest palnik. Tak, bo tak dodamy te dwa palniczki i po prostu położymy na te palniczki jedzonko. Ale fajnie, Jezus, mój brzuszek w końcu się cieszy. Ej, dobra, to się jara! No mówię! Idź po garb! Idź po kubek, szybko! Gdzie mam to wleć? No daj to trochę wleć! O, no dobrze, i no. Tu też. Na tym, na czym stoi teraz ten garnek, też można rozłożyć szaszłyki obok. O, takie pizki musimy koniecznie zrobić, zobaczcie. Ile się gotuje ryż? Aż pęcznieje, zobacz. Ogarnam nam kanapę. Jest poprzypalane, ale nie jest aż tak surowe jak coś. Je, je, je. O. No i się daje na... Ale to na ten wok. Nie. Nie no, nie! Co ty robisz? Morcia, byś to do piachu nie padł do piachu. What the f***? Kurde, będziesz się przemyje. Nie muszę tego mówić? Jesteśmy na pustyni, tu się nic nie myje. Patyki się jarają te drewniane. Ej, zaraz to się wszystko skupcie. Zalewaj! Influencerzy.
In the wild. Ale ten kurczak piachu jest cały. Kurde, lipa, że jest piachu. Spróbuj, masz. A to jest kurczak? Kurczak, no. Ale piasek. Spalone to jest tak ciężko. To mięso jest gorzkie, jest spalone, rozumiesz? Spalone na biurku. Patrzmy pozytywnie. Będzie git, to będzie najspanialsze na naszym życiu, zobaczycie. Ale zobaczcie, jak człowiek docenia takie normalne rzeczy, które ma na co dzień, nie? Kochani, to jak dzisiaj poszło wam dobrze i jak szybko znaleźliście skarb, będzie jutro decydowało o tym, jak szybko wyruszycie. Grupa z najgorszym czasem, która wyruszy jutro jako ostatnia, jest to grupa niebieska. Nie my. Wy. Przed ostatnią grupą byli czerwoni. Okej, okay, tak myślałem. A zwycięzcy to żółci. Yeah! That's right! Także słuchajcie, życzę wam smacznego, no i widzimy się jutro.